chwilę po premierze filmu Łukasz Piszczek, przyjaciel, jeden z aktorów, chociaż to aktor ciężko nazywać to w tym filmie, no właśnie, jedna z osób występujących. Mocny film, piękny film, wzruszający film. Jaki on jest? Tak, zdecydowanie bardzo, to co Kuba cały czas powtarza, autentyczny film. Pokazanie tego, jak, z czym tak naprawdę Kuba od dziecka niestety musiał się mierzyć, jak też go to... brakuje mi słowa, ale jak mocno wpłynęła też ta historia z dzieciństwa na niego, ale też jak wiele miał szczęścia, że trafiał na ludzi, którzy w tych trudnych momentach pomagali mu. Tak jak też wspomniał, nie da się zastąpić rodziców, ale jednak te osoby, które przy nim były, zawsze starały się to robić jak najlepiej. Myślę, że tutaj na pewno duże słowa uznania dla wszystkich, którzy są w życiu Kuby, bo widać, że naprawdę mu na nim zależy. A propos tej tragedii, która go spotkała, to Jurgen Klopp powiedział w filmie, jakby my wiedzieliśmy ogólnie, co się stało, ale nawet przez te lata jakby nikt specjalnie nie dopytywał, nie rozmawiał, nawet tak bliskie osoby jak Jurgen Klopp, bo on jest chyba najbliższym trenerem dla Kuby Błaszczykowskiego. To rzeczywiście było tak, albo na przykład, nie wiem, czy to była taka rzecz, o której wy nie rozmawialiście nawet wtedy między sobą, ty jako przyjaciel? Nie, ja z grona rodzinnego Kuby wiedziałem, że Kuba ciężko miał, jeśli chodzi o rozmawianie na temat tamtej historii. Też nie drążyłem. Ja wiedziałem, że jeśli Kuba będzie miał ochotę porozmawiać na ten temat, to będzie chciał porozmawiać. Nigdy nie naciskałem. Myślę, że to był też, tak jak mówiliśmy gdzieś tam o relacji naszej trójki, jeśli chodzi o to, że do pewnych rzeczy też trzeba dojrzeć, żeby zrozumieć i albo żeby móc o tym porozmawiać. I myślę, że właśnie to był dobry czas, kiedy Kuba akurat teraz, już wcześniej w książce o tym napisał, ale też przez cały czas na pewno się z tym mierzy i to był moment na to, żeby o tym powiedzieć. Wiele filmów o sportowcach, piłkarzach teraz powstaje. To się stało nawet bardzo popularne, bym powiedział. Czy Łukasz Piszczek myśli, chciałby, żeby kiedyś o nim jako piłkarza, może bardziej o trenerze, menadżerze, jakiś dokument? Jeszcze trenerze, menadżerze to daleka droga, tak? Także na razie tą kartę mojej historii nawet jeszcze dokładnie została otwarta. Czy bym chciał? Na tą chwilę ciężko mi się określić. Chyba mamy bardzo podobne charaktery z Kubą i czułbym się mocno nieswojo w takiej roli i to było też dzisiaj widać po Kubie. Jak o tym mówił na wywiadzie z Radkiem, to są dla nas, zawsze powtarzaliśmy we dwóch, że wolimy pokazywać rzeczy na boisku niż o nich rozmawiać, ale tak jak mówię, do pewnych rzeczy też się dorasta i kto wie, może kiedyś się zdecyduje. Zawsze też powtarzałem, że raczej nie napiszę nigdy książki, a taka powstała, wiadomo, w jakiejś formule, która też mi odpowiadała. Jeśli miałoby coś powstać na zasadzie filmu, to na pewno też w formule, w której będę się dobrze czuł.